Wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Aleksander Bobko przedstawił dziś w Rzeszowie założenia tzw. ustawy 2.0, czyli reformy polskich uczelni. Jego zdaniem placówki publiczne staną przed poważnym wyzwaniem. Jeśli projekt zostanie przyjęty, będą kształtować swoje statuty, ale w zamian dostaną większą autonomię. Będą jednak musiały zadbać o odpowiedni poziom kształcenia i wyniki badań naukowych. Projekt nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym ma regulować trzy obszary: prawo, finanse uczelni oraz stopnie i tytuły doktorskie. Ustawa 2.0 ma zwiększać rolę statutu uczelni, do którego zostanie przeniesiona duża część zagadnień regulowanych obecnie w ustawach i aktach wykonawczych, a uczelnia ma stać się faktycznym podmiotem, któremu będą przypisane uprawnienia do prowadzenia studiów i nadawania stopni naukowych. Trzeba będzie mieć określoną kategorię naukową, aby móc promować doktorów. I to jest oczywiście wielkie zadanie i niewątpliwie jedno z większych ryzyk także, ale z większych wyzwań dla takich uniwersytetów jak Uniwersytet Rzeszowski. Większe kompetencje mają mieć również rektorzy uczelni. Zmiany obejmą sposób ich wyboru. Pojawią się również możliwości wprowadzenia egzaminów na studia. Opracowana zostanie nowa klasyfikacja dziedzin i dyscyplin naukowych. Powstanie ich około 40, do tej pory było ich ponad 100. Brak odpowiednich kategorii naukowych będzie oznaczał, że uniwersytet może stracić swoją pozycję. Może nie nazwy, bo nazwy nie straci, natomiast może stracić pozycję, a przecież nie o to nam chodzi. Nadal obowiązywać będzie zasada braku opłat za naukę dla studiów dziennych. Ważne zmiany mają dotyczyć doktorów. Każdy z nich ma dostać 110% minimalnego wynagrodzenia. Po 2 latach kwota ma szansę wzrosnąć do 170% pensji minimalnej. Zadecyduje o tym specjalna komisja, która oceni postępy nad prowadzoną pracą doktorską. Nie zmienią się również zasady dotyczące habilitacji. Nie zostanie ona zlikwidowana, choć jest typowo polską domeną systemu szkolnictwa wyższego. Resort nauki chce jednak, aby droga habilitacji była szybsza. Ten właśnie nowy porządek, on jest bardziej, będzie dynamicznie i w sensie aktualnym oceniany pod względem jakościowym. Reforma ma objąć także uczelnie niepubliczne. Konsultowane ma być rozwiązanie zakładające, że studenci studiów dziennych na uczelniach niepublicznych będą mogli odpisywać sobie koszty studiów od podatku. Do projektu nowelizacji ustawy będzie można przez miesiąc zgłaszać uwagi. Kolejne 2 miesiące będą poświęcone na konsultacje nad projektami i zgłoszonymi uwagami. Minister nauki liczy, że rząd przyjmie ustawy i skieruje ją do Sejmu na przełomie roku 2017 i 2018, a najpóźniej do czerwca zamknie się proces legislacyjny i prezydent podpisze dokument.